teraz... Pan Markowi Domkowskiemu. Dziękuję. Witam serdecznie, moi drodzy. No jest super. Po raz drugi udało nam zorganizować się święto ulicy Chylońskiej, święto Chylonii. I witam serdecznie wszystkich Chylonian i Cisowiaków, którzy przyszli na dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do super zabawy. Witam naszych szanownych gości, panią wiceprezydent Ewę Łowkiel, radnych Rady Miasta Gdyni, pana Zygmunta Zrubę-Trzebiatowskiego, Marcina Chorałę, pana Arkadiusza Górazdę i moi drodzy, naszego księdza proboszcza Jacka Sochę. Zapraszam panią prezydent Ewę Łowkiel i bardzo proszę o otwarcie dzisiejszej imprezy. Przyjemnością i uroczyście otwieram dzisiejszy festyn, życząc Państwu dużo przyjemności i radości. Zygmunt Zrubę-Trzebiatowski. Jesteśmy w trakcie drugiego już z kolei festynu połączonego ze świętem ulicy Chylońskiej. Tym razem po raz pierwszy jego organizatorem czy współorganizatorem poza radami dzielnic jest miasto Gdynia. No i jak widać, impreza się sprawdza. Po raz drugi jest bardzo dużo ludzi, mimo niepewnej pogody. Widać, że w Gdyni brakuje tego typu atrakcji. Doskonały dowód na to, że imprezę warto było wesprzeć z miejskich pieniędzy. Najlepszy dowód na to, że trzeba tak czynić co roku. No i moja prywatna nadzieja, że ta impreza się będzie rozwijać, że będą nowe pomysły na to, jak zaciekawić mieszkańców, jakie stworzyć nowe atrakcje. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że fajna byłaby to okazja też do rozmowy z mieszkańcami, na przykład do tego, że mogli podejść do stolika i zagadnąć radnych o jakieś sprawy. Pewnie tego brakuje, może w przyszłym roku to będzie pomysł, który wypali. Co wyliczę, co wyliczę.
jesteśmy za drugim Krzysztofa. Byliśmy pomysłowo w samym tego konkursu. Wygraliśmy projekt, wygraliśmy ten konkurs i obecnie w zeszłym roku był pierwszy raz tam Święto Urodzin, natomiast w tym roku po raz drugi to święto zostało jak gdyby wpisane w kalendarz. Rada Dzielnicy finansowała, bo Rada Dzielnicy Chylonia też go finansowała. Cały finansowany jest Urzędu Miasta i obecnie cieszymy się, że taka duża jest frekwencja, że tyle osób, że tak pięknie ta impreza się nam przydała. Bardzo byśmy chcieli, aby ta impreza stała się na stałe do kalendarza imprezy. Będziemy przekonać, że uchwalenie tego pomysłu. Dzisiejsza konkurencja.